Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj zajmiemy się tematem porównania dwóch agregatów. Agregatów chłodniczych firmy Thermo King i Carrier. Ja mam większe doświadczenie w obsłudze agregatów Carrier, ale miałem też jakieś tam miesięczne, dwumiesięczne epizody z Thermo Kingiem i chciałbym się podzielić moimi doświadczeniami związanymi z tymi agregatami. Zapraszam do oglądania. Jedziemy. Przez ostatnie 6 lat jeździłem chłodnią z agregatami firmy Carrier. Jeździłem, że tak powiem, generacyjnie sprzed 10 lat agregatami Carrier 1550-1350. Oni do dzisiaj chyba nie zmienili swojej nomenklatury w nazewnictwie. Plus jeżdżę agregatami z najnowszej generacji Carrierami. U nas w firmie są 1550 i 1850 bodajże, czyli najmocniejsze. I podzielę się z Wami informacjami na temat tych agregatów. Agregat Carriera w porównaniu z agregatem Thermo Kinga uważany jest za głośniejszy. Usiłowałem szukać tego, aby w jakichś instrukcjach, specyfikacjach technicznych było to napisane, że Carrier ma tyle decybeli, a Thermo King ma tyle decybeli. Oczywiście rozmawiamy o porównywalnych agregatach, o porównywalnych mocach. I na przykład agregaty Carriera mają bardzo wyraźnie napisane, ile mają decybeli na niskich i na wysokich obrotach, a w ulotkach bądź specyfikacjach technicznych Thermo Kinga nie znalazłem nigdzie informacji, ile by miał ten agregat decybeli. Tam jest tylko napisane w ulotkach, że agregaty low noise, czyli te o obniżonym hałasie, mają ileś decybeli, ale zwykłe nie są nigdzie opisane. Co do hałasu, agregaty Carriera są głośniejsze, ale moim zdaniem nie głośniejsze, tylko są inaczej brzmią. To nie jest tak, że one po prostu hałasują jak traktor, a Thermo King jest cichutki. Nie, one po prostu mają troszeczkę inną częstotliwość, inną charakterystykę pracy silnika. No to przejdźmy teraz do kolejnego tematu. To jest awaryjność. Przez 6 lat nie zdarzyło mi się, aby agregat Carriera popsuł się bez powodu, bądź zatrzymał się że tak powiem, pierdziele nie robię. Gdy jeździłem z Thermo Kingiem, też normalnie serwisowany agregat nie psuje się bez powodu. Gdy coś się dzieje, to jest albo coś zaniedbane, bądź jakaś awaria techniczna, na którą nie mamy wpływu i nie można powiedzieć, że Thermo King jest lepszy, Carrier jest gorszy, Mitsubishi jest najlepsze, czy inne firmy. Na to nie ma reguły. Przez 6 lat nie zdarzyło się tak, żebym uszkodził ładunek bądź coś przez popsuty agregat. Miałem okazję jeździć z agregatem Thermo Kinga Hiszpania, Polska, Dania, Hiszpania, czyli dosyć ciepłe kierunki. Miałem też okazję jeździć z agregatem Carriera. I są to porównywalne agregaty. Oczywiście Thermo King jest niby lepszy. Ja się przyzwyczaiłem do Carriera i nie uważam, żeby to był gorszy agregat. Lepszość może się objawiać w tym, że wcześniejsze Carriery były... wiatraki miały napędzane paskami od silnika, a Thermo Kingi chyba już dosyć długo nie mają tego tematu. I nowsze generacje są już napędzane w pełni elektrycznie, więc pasek zawsze był elementem, który lubił hałasować, lubił się popsuć, lubił się zerwać. Teraz obydwa te agregaty, można powiedzieć, mają taki sam system napędu, bądź podobny. To
To są proste silniki spalinowe, to są proste silniki elektryczne, tam nie ma żadnej filozofii. W karierze i w Thermo Kingu można domówić opcji elektronicznych bardzo dużo. Sterowniki to już jest kwestia przyzwyczajenia się. Ja na przykład wolę sterowniki kariera, bo Thermo King mnie denerwuje. A do tego w karierze mam jeszcze jakąś kontrolę nad agregatem, a Thermo King w 99% jest tak poblokowany, że poza ustawieniem start-stop i włącznik-wyłącznik i prąd, to nie mam nic, nie mogę nic zrobić. W karierze mi zostawiają zawsze jakieś tam opcje, że mogę zmienić, mogę zobaczyć, czy coś się dzieje, mogę sczytać błędy. W Thermo Kingu nie przypominam sobie, żebym miał takie możliwości. Zużycie paliwa. Temat rzeka przy chłodni. Ja przez ostatni okres jeździłem ze świeżym. Przede wszystkim ze świeżym i mrożonką. Więc mogę się wypowiedzieć na ten temat. Świeże. Jeżeli towar jest wychłodzony, naczepa jest wychłodzona, to zużycie paliwa jest naprawdę niskie. Na przykład ja, ładując u mnie w fabryce artykuły mleczarskie, dobrze wychłodzone, jeżdżąc po terenie Niemiec, potrafiłem 3-4 tygodnie dawać radę przejechać na 250 litrach paliwa. Nie jestem w stanie wam powiedzieć ilości godzin, jak to było, czy jak to dokładnie się wyliczeń wynika, ale dawałem radę z takie rzeczy i to robiliśmy trasy 500-600 km dziennie i to było cały czas jeżdżone na włączonym agregacie. Na włączonym agregacie w 99% na start-stopie. Do tego jeżdżone banany, które z reguły są za ciepłe i agregat pracuje nawet ustawione na start-stopie, on pracuje non-stop. Ponieważ banany mają 17-18 stopni, do tego one oddają bardzo dużo ciepła. A w transporcie myśmy je wozili na 12 stopniach. Więc tutaj chodzi agregat non-stop. Mrożonka, na przykład ładowana w, że tak powiem, zbiorniach, zbiorowych mroźniach, ona jest dobrze wymrożona. Ale na przykład ładując taką mrożonkę, od momentu załadowania przez 4-5 godzin czasami, w zimę, w jesień, nie w lato, bo to w lato to jest naturalne, że mrożonka będzie chodziła na ciągłym. Wiosna, jesień, zima, 4 godziny to jest, nie ma opcji, żeby agregat zgasł. On będzie chodził cały czas na wysokich obrotach. Na przykład przy trasach 400-500 km może się zdarzyć, że od momentu wyjechania do dojechania do klienta może się nie dać uzyskać zadanej temperatury. Co do różnic karier Thermo King, to moim zdaniem wszystko pracuje tak samo. Gdyż zaszronimy parownik, zaszronimy chłodnicę i nieważne jaka duża by nie była, jaki duży by nie był agregat, to po prostu nie da rady, bo nie ma jak się powietrze dostać do przestrzeni chłodniczej. Tutaj bardzo dużo zależy od kierowcy, bardzo dużo zależy od doświadczenia i znajomości pracy. Jakby to wyjaśnić? Chłodnia to nie jest zabawa. To nie jest plandeka, którą zapniemy i pojedziemy. Tutaj jak nie umiemy obsługiwać chłodni, możemy spowodować zniszczenie ładunku, możemy spowodować obciążenia za ładunek i tutaj jest dosyć spora odpowiedzialność na kierowcy i jak kierowca ma, że tak powiem, za wysokie mniemanie o sobie, nie pyta, a uważa, że zjadł wszystkie rozumy, to jest najgorsze, co się nam może trafić. Co jeszcze wpływa na spalanie? Na spalanie wpływa przede wszystkim temperatura zewnętrzna, szczelność chłodni, ułożenie ładunku,
i wychłodzenie ładunku. Jeżeli dostajemy ładunek, który był przechowywany, miałem taką możliwość pracowania w takiej firmie, gdzie ten ładunek stał w niechłodzonym pomieszczeniu, bądź chłodzenie było takie słabe, że tam można było chodzić w krótkim rękawku, a to był ładunek chłodniczy. I potem jedzie się do klienta i to my w chłodni dochładzamy ten ładunek. Wtedy chłodnia pali dużo, chodzi na wysokich obrotach i to jest najgorsze, co się może zdarzyć. Szczelność chłodni. Każda szpara, każde ułożenie ładunku ma na to wpływ. Przykładowo, podjeżdżamy pod rampę z otwartymi drzwiami. Zdarzy się, że dotkniemy tymi drzwiami rantem drzwi, rampy albo czegoś. Jest jakieś wgniecenie. Już jest wielki ubytek zimna. Wielki ubytek zimna. Do tego bardzo dużo przedsiębiorców kupuje chłodnie w najsłabszych wyposażeniach, czyli nie kupuje rękawów powietrznych pod sufitem i kupuje najsłabsze agregaty. Pamiętajmy, agregat musi być dopasowany do ładunków, które wozimy. Jeżeli zdarza nam się przynajmniej raz w tygodniu wozić mrożonkę, to nie kupujmy agregatu najsłabszego, bo on w życiu nie uzyska parametrów i będzie dużo palił. Ponieważ przyjeżdżamy na przykład do klienta ładować pizzę mrożoną. Tam musi być ładunek, znaczy naczepa musi być wychłodzona do temperatury minus 20 stopni. Na dworzu jest plus 20. I kierowca stojący na parkingu musi poświęcić 3-4 godziny lekko na wychłodzenie naczepy. I to jest po pierwsze czas, po drugie paliwo, po trzecie nerwy. Bo jakby nie patrzeć, 4 godziny z 15 godzin pracy, no to jest prawie 1/3. Więc weźmy to pod uwagę, kupując naczepę. Ustawienie ładunku. Bardzo często się zdarza, że wieziemy palety wysokie na ponad 2 metry. A to jest akurat plus, ponieważ jak jest wychłodzony ładunek, dobrze wyciągnięty z mroźni, nad ładunkiem jest mała powierzchnia do wychłodzenia. I agregat będzie dosyć szybko zbijał temperaturę. W miarę najtrudniejszym przypadkiem są palety każda z innej parafii. Niska, wysoka i poustawiane nie po kolei, tak jak to robią duże spedycje. To wtedy to powietrze lata po tej naczepie, a najtrudniej jest wychłodzić pustą naczepę. Gdyż no, naczepę z ładunką jest łatwo wychłodzić. Istnieje coś też takiego jak podwójna podłoga w naczepie. I tutaj pojawia się też problem, gdy wjedziemy w ładunek, który jest wysoki i nad sufitem zostaje tyle, pod sufitem zostaje tyle. To jest wtedy też bardzo ciężko wychłodzić ładunek. Samochód będzie palił dużo, naczepa będzie paliła dużo, gdyż no będzie cały czas zasuwać na wysokich obrotach, na najwyższej mocy. Co do mocy agregatów, hałasu i spalania, to nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, gdyż nie liczyłem tego nigdy tak dokładnie, ile litrów na godzinę, ile, że tak powiem, godzin pracujący agregat, ile to wszystko wychodzi. Tego nigdy nie liczyłem. Ale z mojego doświadczenia wynika, że zadbany agregat pali dużo mniej niż agregat, który jest po prostu jeżdżony. Najlepiej, gdy jedną naczepę ma jeden kierowca. On wtedy zna swój agregat, wie, kiedy trzeba zatankować, wie, czy mu się zamraża, czy co się z nim dzieje. I następna rzecz. Bardzo ważny jest, jak kierowca podchodzi do wożenia mrożonek rzeczy chłodniczych. Ja zawsze po odjechaniu spod załadunku i przejechaniu bodajże pół godziny przykładowo, zatrzymuję się, sprawdzam, jaka jest temperatura na agregacie. Bo często się zdarza tak, że było wilgotno, zaszroniło agregat i on chodzi, ale nie spada temperatura. Jedynym sposobem na poprawienie sytuacji jest włączenie defrosta, rozmrażania, rozmrożenie całego agregatu
i on znowu zacznie nabijać. Czasami trzeba to zrobić 2-3 razy pod rząd. To zajmuje czasami godzinę, ale przy mrożące i temperaturze na dworzu rzędu 20-30 stopni to jest praktycznie nieuniknione. No i tu by były moje wypociny na temat agregatów. Dzięki za oglądanie. Jak dotrwałeś do końca, to zostaw łapkę w górę, jak Ci się podobało i przydatne są moje filmy. Subskrybuj kanał. Do następnego razu. Dzięki.